ostatnim czasie, w ciągu jakiegoś około tygodnia, może troszkę więcej, mam drugą okazję przejechać się drogą, która przez wielu również zyskała nazwę drogi śmierci. Tym razem jadę ekspresową jedynką z Podwarpia w kierunku Pyrzowic. Jak widzieliśmy, teraz jesteśmy na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. No tutaj już nam się kończy, czyli od tego miejsca mogę jechać z prędkością maksymalną 100 km na godzinę. Odwołany także zakaz wyprzedzania. Jeżeli chodzi o tą drogę, największym problemem tej drogi na pewno jest jedna jezdnia. Jest to droga ekspresowa, jednojezdniowa, po jednym pasie w każdym kierunku, stąd też maksymalna prędkość to oczywiście 100 km na godzinę. Ja jadę teraz za pojazdem ciężarowym, w jego przypadku jest to prędkość 80 km na godzinę. No i pewnie dopóki nie będzie możliwości ewentualnie wyprzedzenia go, z taką maksymalną prędkością będę się poruszał. W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest oczywiście rozbudowa tego odcinka do dwóch jezdni. Nie będę tutaj błyszczał terminami, kiedy to jest planowane. Kiedyś mi się coś obiło w 2020 roku, natomiast tyle w ostatnich czasach o tym 2020 słyszałem, że w końcu nie wiem, co jest faktycznie dotyczy tego 2020. Obawiam się, że budząc się po Sylwestrze 2019 na 2020 obudzę się w zupełnie innym świecie. No ale odbiegłem troszeczkę od tematu. Wracajmy do samej ekspresowej jedynki. Jest to droga, na której dochodzi do niestety wielu wypadków. Stąd też droga poniekąd zasłużyła sobie na miano owej drogi śmierci. Natomiast również bardzo, bardzo często przy każdym tego typu zdarzeniu, czytając w internecie komentarze dotyczące zdarzeń, bardzo często zarzuca się jak gdyby organizację ruchu. Bardzo wielu użytkowników internetu twierdzi, że droga jest bardzo zła, że to stan drogi doprowadził do zdarzenia. No nie, tą drogę, można powiedzieć, na pewno znam dużo lepiej, aniżeli krajową 88, którą niedawno prezentowałem i także w jakiś sposób ją opisywałem. Tą drogę znam lepiej, dużo częściej tutaj jestem, poruszam się tą drogą. Nie, droga jest świetna. To kierowcy są źli. Niestety nie widzimy swoich przywar. Już powolutku za kilometr będziemy mieli węzeł Mierzęcice. Miejsce, gdzie również dochodzi do wielu zdarzeń. Osoby kierujące, chcące zjeżdżać tutaj na węźle Mierzęcice, na
ale pewnie i nie tylko tutaj, no ale to najczęściej dotyczy się tego miejsca. Którzy przejadą zjazd, zamiast po prostu jechać dalej w okolicy lotniska zawrócić, kombinują tutaj jakieś zawracanki. Tak nie może być. Nie można w tym miejscu powiedzieć, że zła jest droga, jeżeli ja bym tutaj pomylił zjazd i jadąc do Szczemieszyc chciał teraz nagle tutaj ścinać drogę w lewo. No nie, no to byłby z mojej strony bandytyzm. Gdybym doprowadził do jakiegoś zdarzenia, to można by mówić o tym, że kogoś zamordowałem. Tak to wygląda niestety. Tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Zarzucimy, że fatalna jest droga, bo można mało jechać. Inny problem. Z racji tego, że droga łączy, przecież jest ona częścią traktu łączącego dwa bardzo duże polskie lotniska, czyli Pyrzowice i krakowskie Balice, na pewno jest też pośpiech. Ludzie spieszą się na lotnisko na określoną porę, sprawdzą sobie, jeśli w ogóle to zrobią. Sprawdzą sobie gdzieś tam mapy na internecie, które im trasę pokażą na... O właśnie, no i tu mamy właśnie ten przykład, o którym mówimy. To jest bandytyzm drogowy. Linia podwójna ciągła. No co z tego, że jest doskonała widoczność? To jest bandytyzm. No ale czego człowieka z Lublińca? Pewnie pacjent, no. No nie mam słów na takie zdarzenia. No i przez idiotyzm tego kierowcy straciłem nieco wątek, o którym mówiłem. Ekspresowa jedynka jest fragmentem drogi łączącej dwa duże polskie lotniska, Balice z Pyrzowicami. Bardzo często, pewnie wiele osób podróżujących tą drogą podróżuje nią, bo spieszy się na samolot na określoną godzinę. Wiadomo, samolot nie będzie na nikogo czekał, że ktoś tam się spóźni. Wobec czego każdy się spieszy. Ale dlaczego planując podróż na samolot, często mając wiele kilometrów do przejechania, nie planujemy tej podróży wcześniej? Jeżeli sprawdzamy sobie na przykład trasę na internecie, na jakichkolwiek portalach z mapami i pokaże nam trasę na x czasu, dlaczego do tego x czasu nie dołożymy sobie na przykład 50% zapasu? Mogą być korki, może nas potrzeba fizjologiczna po drodze w jakiś sposób zatrzymać. Mogą być jakiekolwiek inne utrudnienia na drodze. Możemy, kurczę, gumę złapać. I już ten czas się wydłuża. Jeżeli zrobię sobie w podróży, planując podróż, pewien zapas czasowy, nie będę w jakiś sposób tymi wydarzeniami, które na drodze się dzieją, w jakiś sposób zaskoczony. Bezpiecznie dojadę na miejsce, nie stworzę zagrożenia dla kogoś, nie zamorduję kogoś swoim głupim zachowaniem,
tak jak przed chwilą zrobił to kierowca tego białego samochodu. Czy jazda z prędkością z 80, 90 czy 100 na godzinę to jest tak wolna jazda? To jest ślimacze tempo. Teraz jadę sobie w ciągu samochodów. Wszyscy jedziemy jakieś 90 km na godzinę. Jakoś nikomu to nie przeszkadza. Mam oczywiście nadzieję, że dojadę, że już nie spotkam żadnego kretyna, który gdzieś tu będzie chciał wyprzedzać, będzie chciał mordować innych uczestników ruchu. W kwestii tego planowania czasów przejazdu, ja mam nadzieję, że firmy, które zajmują się tymi przewozami na lotnisko, taksówkarze czy uberowcy, planując czas przejazdu dla swoich klientów, uwzględniają właśnie te potrzeby, żeby być tam wcześniej, że coś może być na drodze. Nie przedstawiają tego czasu bez pewnego zapasu czasowego. Bo to jest problem tej drogi. To nie ta droga jest zła. To przede wszystkim nasz pośpiech i nasza brawura na S1 zabija. Ona sama nas nie zabija. Ta droga ma bardzo dobrą nawierzchnię, jest bardzo dobrze oznakowana, bardzo dobrze wyprofilowane zakręty. Ja tutaj bardzo często przyjeżdżam ze swoimi kursantami, którzy jadą od Dąbrowy, jadą do Mierzęcic, tam gdzieś zawracają i wracają. I jeździmy z maksymalnymi prędkościami. Nie jesteśmy tutaj za wali drogą, którą trzeba wyprzedzić. Jeździmy z prędkością 100 km na godzinę. I żaden z kursantów nie ma problemów z tą drogą. Żeby ona pod kątem technicznym sprawiała problem osobom, które dopiero uczą się jeździć. A mają z nią problemy starzy kierowcy, doświadczeni kierowcy. To chyba o czym świadczy, prawda? Co tutaj jest złego?